Ziobro przerywa milczenie. Mocne oświadczenie. Nie milkną echa głośnej sprawy sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmyta, który w poniedziałek objawił się w Mińsku i zwrócił się do władz Białorusi o azyl polityczny. W Polsce wywołało to niemałe oburzenie. Zareagował m.in. premier Donald Tusk. Do sprawy odniósł się także były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Padły oskarżenia pod adresem szefa rządu. Szmyt swoją prośbę o udzielenie mu azylu politycznego na Białorusi argumentował sprzeciwem wobec polityki polskich władz. Tak, proszę o status uchodźcy politycznego, oświadczył na poniedziałkowym briefingu. Zaznaczył jednak, że na razie jest to wniosek nieoficjalny. Sędzia odczytał swoje oświadczenie i pokazał list, który skierował do władz Polski. Premier reaguje po ucieczce sędziego na Białoruś. Na te wydarzenia postanowił zareagować premier Donald Tusk, który we wtorek zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Zwołałem na jutro posiedzenie kolegium do spraw służb specjalnych. Tematem domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach, poinformował na portalu X szef rządu. Decyzja Donalda Tuska to konsekwencja ucieczki na Białoruś sędziego Warszawskiego Sądu Administracyjnego, Tomasza Szmyta, który był jednym z bohaterów głośnej afery hejterskiej. Ziobro przerywa milczenie. Kastowa KRS. Były oficer wywiadu Robert Czeda w rozmowie z Faktem stwierdził, że Szmyt, a więc jeden z bohaterów głośnej afery hejterskiej, mógł już wtedy pracować dla obcego wywiadu. Mocno się zastanawiam, czy on już nie robił przy aferze hejterskiej jako agent rosyjski, powiedział. Czym była afera hejterska? W 2019 roku portal Onet ujawnił kampanię mającą na celu kompromitację sędziów, którzy krytykowali reformy przeprowadzane przez rząd PiS. Według doniesień istniała grupa osób, która miała za zadanie dyskredytować sędziów i wymieniała się na ten temat pomysłami, posługując się m.in. komunikatorem WhatsApp. Do tej grupy rzekomo należał także Tomasz Szmyt. W tym czasie był on mężem Emilii Szmyt, która była znana jako internetowa hejterka, a później stała się sygnalistką, przyczyniając się do ujawnienia kulisów afery hejterskiej. W sprawie zbiegłego sędziego głos zabrał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Premier Donald Tusk zamiast codziennie kłamać, niech wyjaśni, dlaczego jego służby specjalne pozwoliły uciec sędziemu Szmytowi. Celowo czy dlatego, że zostały sparaliżowane po przejęciu władzy przez Platformę Obywatelską i teraz prześladują polityków opozycji, a nie pilnują bezpieczeństwa Polski? Czytamy we wtorkowym wpisie Zbigniewa Ziobro. A może dlatego, że to kastowa KRS trzy razy rekomendowała Szmyta do awansu, to Kwaśniewski i Komorowski wręczali mu awanse i gratulowali coraz wyższych funkcji. To stowarzyszenie Demis, które wściekłe mnie atakowało, miało go w swoich szeregach. To on potem został pupilkiem antyrządowych mediów, gdzie opowiadał o aferze hejterskiej, którą sam z żoną wywołał. Dodaje. Ziobro kończy wpis zarzutem wobec premiera Donalda Tuska. Wbrew insynuacjom D. Tuska nie miałem z tym sędzią żadnego kontaktu i nigdy go nie spotkałem, a w ministerstwie pojawił się w ramach otwartego konkursu w zespole komisji weryfikacyjnej w ramach delegacji z USA, deklaruje polityk suwerennej Polski, który po wykryciu u niego choroby nowotworowej znacząco ograniczył swoją aktywność polityczną.